Piotr, proszę Państwa, lecimy The Distinguished Gentleman's Ride 2024, edycja w Krakowie. Na razie ruszamy spod salonu Triumfa w Krakowie, czyli oficjalnego tutaj sponsora, partnera tej przepięknej imprezy. No i lecimy na plac Wolnica na Starym Mieście w Krakowie. Dobry, cześć. Witam pana prezesa, proszę bardzo. To jest osoba, która jest zaangażowana bardzo w ten przejazd. Gospodarz, host tak, tego spotkania. Tam panie Piotrze, parę słów. No, spotykamy się już po raz 10 raz, także to jest jubileuszowa edycja. Rekordowa, pobiliśmy niewiele, ale pobiliśmy rekord poprzedniego TGR-u. Mamy ponad 300 uczestników. No, impreza jest globalna, odbywa się w ponad 1000 miast na całym świecie, 120 tysięcy uczestników. W Krakowie mamy spotkanie na placu Wolnica. No, wszystkiemu przyświeca cel charytatywny. Walczymy z rakiem prostaty i z depresją u mężczyzn. Także jedziemy w eleganckich strojach, klasycznymi motocyklami po to, żeby nagłośnić ten problem, zwracać uwagę, żeby się mężczyźni badali, żebyśmy wspólnie pomagali tym, którzy są akurat w dołku psychicznym. No, ale też oczywiście bawimy się. Bawimy się tym, że jesteśmy w ładnych strojach, na ładnych motocyklach. Pogoda nam dopisuje jak co roku, z czego się bardzo cieszymy. No i cóż, no, czekamy aż wszyscy przyjadą. Już myślę, że z połowa już się zjechała. Cała reszta dojedzie. Super. Bardzo dzięki wielkie. Dzięki. Za kilka słów. No i co? Idziemy zobaczyć, jak wyglądają motocykle. Proszę podziwiać te i uczestnicy tego pięknego wydarzenia. Wypucowane. Tak jest. Dzięki wielkie. Są nasi dżentelmeni. Są dżentelmeni, tak proszę jest. Bardzo. Młodzież pewnie się uczy. Młody Adem, tak? Tak jest. Dobrze. Mamy też klasyczne skutery, czyli wespy. Czy mogłoby być bardziej klasycznie? Dzień dobry. Witamy. Można pomachać. Do relacji. Piękna, klasyczna Jawa 350 z wózkiem bocznym. Proszę, w jakim pięknym stanie. Made in Czechosłowakia. Proszę Państwa, jedziemy oczywiście w bardzo słusznym celu. Mianowicie celem charytatywnym, czyli po to, żeby uświadomić mężczyznom, jak ważne jest ich zdrowie, jak ważne jest nasze zdrowie. Zdrowie nie tylko to fizyczne, ale również psychiczne, które w dzisiejszych czasach bardzo mocno cierpi. I to jest naprawdę bardzo duże przesłanie. Więc panowie, pamiętajcie,
dbajcie o siebie, tak jak dbacie o swoje motocykle. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrowionka serdeczne. Niech pan się przedstawi. Ja mam Adam na imię. Pan Adam. Pierwszy raz? Nie, chyba nie. No nie, gdzie? No nie. No widać już od razu, że to nie pierwszy raz. Jak ta impreza tutaj się panu podoba? Jak by się nie podobała, to bym nie wrócił. No proszę. To chyba oczywiste. Jasne. Jest miło, sympatycznie, sami dobrzy ludzie. Co by więcej chcieć? Piękna pogoda. No i pogoda. Piękne maszyny, piękna tak pogoda. Tak jest, dokładnie. Tylko więcej trzeba w niedzielne południe. Południe. Dzięki wielkie. Dzień dobry. Cześć, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Cześć. Chciałem zapytać, jak się jeździ w takim kapeluszu? No, zjawiskowo, co prawda tylko w obszarach zamkniętych, no bo wiadomo, ale jest cała przyjemność. Super, dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście ży bezalkoholowe. No prawie, ale żywię. Bo tak trzeba żyć. No i mamy też klasycznego Indiana i Harley'a elektrycznego. Udało mi się złapać właściciela którego pojazdu? Obydwu. Obydwu. Opowiesz nam coś na temat? Tak, chętnie. To są repliki Harley'a i Indiana. W kolejności budowałem najpierw Indiana, a później Harley'a. To jak słusznie stwierdziłeś, to jest replika elektryczne. No, z racji tego, że było dużo łatwiej, a zresztą zamysł był taki, żeby można było śmiało tym jeździć po mieście, żeby to była taka stylowa replika i modna zabawka na miasto. Jasne. Widzę, że nie ma rejestracji. Czy to jest jako rower, czy... Jako rower. Jako rower, tak? Tak. No i świetny pomysł, naprawdę. Ja już pamiętam z zeszłego roku, stąd wiedziałem, że elektryk. Tak, tak. Właśnie byłem ciekawy, skąd wiem. Tak sobie przypomnę, bo mimo tego, że wszyscy się znają tutaj, którzy są obecni, to mało co... Się jest w stanie domyśleć, że to jest elektryczne. Tak. No, taki był też zamysł, żeby było bardzo ciężko rozpoznać, że to jest elektryczne. Jaki długi zasięg jest? W tej nowszej wersji 100 km, a w tej starszej 50. No, ten pierwszy to jest taki powiedzmy prototyp, a ten już jest taka oficjalna wersja. Rozumiem, że tam gdzie jest zbiornik paliwa, to też jest akumulator, natomiast silnik pod spodem. Zgadza się? Super. A silnik od czego? To jest... Nie jest od czego, to jest po prostu taki randomowy. Aha, randomowy. Tak. Super. Gratuluję pomysłowości. Jak długo trwała konstrukcja takiego sprzętu? Oj, kurczę, no nie wiem. Za 3 lata? Za 3 lata, tak. No, myślę, że tak. Znaczy, to wiadomo, bo pomysł był na początku pomysł był taki, że robiłem je z silnikami spalinowymi, ale to było, no nie było to fajne, bo nie idzie dostać silnika spalinowego, który po prostu nawiązuje do epoki. I dlatego postanowiłem, że no, musi być fałka, no bo to inaczej jest, tak. No, a nie da się kupić fałki, a zrobić taką fałkę, no to jest jasne. Niemożliwe, więc narodził się pomysł, żeby to zrobić elektryczne, a zresztą to jest takie, jak bym to powiedział, modern klasyk. Super, super. Wiem, że dżentelmeni nie pytają o koszty, ale ile kosztowało, że tak powiem, stworzenie takiego projektu? Mniej więcej. No, no nie wiem. Nie da się tego przeliczyć. Nie da się tego przeliczyć, nie? No, ciężko powiedzieć. No, w tym momencie można wejść na fanpage'a, polecam. Można sprawdzić, można zapytać. Są do sprzedania. Tak. O, super. Jaki ten fanpage? No, White Eagle Tracker. Jest tabliczka napisana. Okay. Można sprawdzić na Instagramie lub na Facebooku. Wrzucimy pod filmem w takim razie. Dziękuję. Super, bardzo. Dzięki wielkie. Trzymaj się, powodzenia. Się.
wygląda właśnie. Jedziemy. The Distinguished Gentleman's Ride Kraków 2024 i ponad 300 motocykli w paradzie ulicami miasta. Pięknie. Igor, jak było? Dzień dobry, było rewelacyjnie, jak co roku. Jest to już nasz razem z Marcinem czwarty DGR i cóż możemy powiedzieć, no, frekwencja dopisała, super było. Pewnie, więcej zobaczycie na pewno w relacji też chłopaków, więc uda, Daniela, zapraszamy. Widzimy się gdzieś tam na internetach. Dzięki! Dzień dobry, trzymajcie się, dzięki, na razie. Proszę Państwa, kończymy The Distinguished Gentleman's Ride 2024 tutaj w Krakowie. Powiem Wam, że impreza naprawdę bardzo udana. Cieszę się, że pogoda nam dopisała, bo zapowiadali burze, nie wiadomo jakie deszcze, a tutaj pięknie wszystko się nam udało. Przejazd też udał się perfekcyjnie. Panowie policjanci tutaj zadbali o nasze bezpieczeństwo. Służby porządkowe też tutaj. Chłopaki, którzy zatrzymywali ruch na przejściach dla pieszych, na skrzyżowaniach. No i co, powolutku się rozjeżdżamy. No i panowie, moi drodzy widzowie, pamiętajcie, badajcie się. Idźcie od czasu do czasu na tą wizytę u urologa. Tak jak dbacie o swoje motocykle, dbajcie również i o siebie. No bo jak was zabraknie, no to kto będzie jeździł na tych motorkach? Nie mówiąc już o waszych rodzinach. Ja uciekam. Trzymajcie się, miłej niedzieli, na razie, hej! Oczywiście pamiętajcie o lajku, o subie, no i widzimy się w następnych materiałach. Na razie, hej!